dniu 28 lipca około godziny 11 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Dzierżoniowie zadysponował w pierwszym rzucie jeden zastęp samochodu operacyjnego do Rynek 21. Powodem było zgłoszenie o wyczuwalnym dymie w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Po przyjeździe na miejscu zdarzenia pierwszego zastępu dokonano rozpoznania, które polegało na sprawdzeniu mieszkania przyległego do mieszkania zgłaszanego. Użyto urządzenia pomiarowego MX4 celem sprawdzenia obecności gazów niebezpiecznych. Urządzenie wskazało niewielkie wskazanie obecności tlenku węgla, brak oznak ognia zewnętrznego czy też wewnętrznego. Siły i środki na miejscu zdarzenia były niewystarczające, więc zadysponowano jeden zastęp PSP z Dzierżoniowa, jeden zastęp PSP ze Świdnicy, a także jeden zastęp OSP z Piskorzowa. Działania Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu urządzeniami pomiarowymi na obecność gazów niebezpiecznych, wyważeniu drzwi w mieszkaniu, w którym palił się kominek, dokładnie pozostawiony tam materiał opałowy, który spowodował duże zadymienie w mieszkaniu. Z tego powodu wyważyliśmy drzwi, wybraliśmy z pieca palące się elementy i przewietrzyliśmy mieszkanie. Nikt nie skarżał się na żadne dolegliwości związane ze zdarzeniem. Na miejscu zdarzenia działaliśmy wspólnie z policją.